My tam jakby nigdy nie licytujemy się, kto wygrał, kto nie wygrał. My jesteśmy tam we wspólnym celu. My jako trenerzy, my jako program The Voice Kids, jesteśmy tam jedną wielką rodziną, która pragnie jednego wspólnego szczęścia, czyli wyłonienie tego finalisty. I tutaj mamy Marcina, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Niesamowicie zdolny, młody artysta, który jest takim powiewem świeżości na polskim rynku i mam nadzieję, że ani on, ani świat go nie zmieni. Oczywiście wróży sukces, natomiast on jest troszeczkę z innego świata. On jest bardziej, nie wiem, troszeczkę jakbym miała porównać to, to jest bardziej związane z poezją, z czymś takim, nad którym trzeba się tego wsłuchać. Oczywiście on też pokazał nam się tam w wesołych jakichś brzmieniach, ale myślę, że bardziej trafia do serc poprzez taką muzykę, której jakby treść i brzmienie trafia prosto w serce.